było. No, przyjemne. Coś się stało. Weź to normalnie nagra, jak może go wygrywać. Nie, dobra. Tu się nagrało. Dzień dobry, traktorze. Traktor z przyczepą Zasław. Traktor całe szczęście skręca. Traktor jest marki John Deere. A ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy traktory były marki Ursus. To były czasy. Jeżeli człowiek nie zacząłby komunikować się i pracować w zespole, człowiek jako gatunek, no to bardzo dużej części naszej cywilizacji by nie było. I ja się z tym zgadzam, w sensie takim, że wydaje mi się to jak najbardziej prawdopodobne, że to, jak daleko się posunęliśmy w rozwoju jako zwierzęta, jako gatunek zwierząt, jest w dużej mierze związane z, po pierwsze, z abstrakcyjnym myśleniem i z umiejętnością zastanawiania się, co by było gdyby, ale też właśnie z komunikacją i współpracą, tak? Bo wie to każdy przedsiębiorca. Na samym początku można być wolnym strzelcem, można być freelancerem, można rozkręcać działalność, samemu się wszystkim zajmować, a przychodzi taki moment, w którym po prostu ilość rzeczy, którymi możemy się zająć jako przedsiębiorca, zaczyna być taka, że nam nie starcza czasu w ciągu doby. No i wtedy trzeba zacząć współpracować z ludźmi, tak? No i przy okazji takiej współpracy pojawia się zawsze temat dosyć taki wrażliwy i podejrzewam, że to jest ten temat, który sprawia, że ludzie na przykład tak bardzo nie lubią pracować w korporacjach. Bo pomijając już wszystkie inne śmieszne rzeczy, które w korporacjach są, no to dosyć dużym problemem korporacyjnym jest jakość pracy w sytuacji, kiedy zespół ze sobą współpracuje, tak? I dosyć często będzie to taka sytuacja w korporacjach na przykład, że ludzie będą oceniani na przykład za to, w ilu projektach wzięli udział, a niekoniecznie za to, jakiej jakości kontrybucje wnieśli do tych projektów, tak? No i to jest słabe, tak? W sensie takim, że to rodzi takie sytuacje, w których jeżeli kolega poprosi koleżankę albo koleżanka kolegę o pomoc w jakimś tam projekcie, no to mądry pracownik korporacji założy sobie, że to, co dostanie od koleżanki, kolegi jako produkt, będzie musiało być jeszcze przez niego poprawione, bo nie będzie odpowiednio wysokiej jakości. Rezultat tej pracy, efekt tej współpracy, nie będzie wysokiej jakości efektu. Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład coś takiego, że dwie osoby ze sobą współpracują, pisząc razem jedną umowę, czy jedną dokumentację przetargową, czy jedną ofertę, cokolwiek. Jeden dokument wspólny. Wiadomo, że w takich sytuacjach jakiś jest tam gdzieś deadline, gdzie ten dokument trzeba skończyć. I bardzo często okazuje się, że już dosyć blisko tego deadline'u dostajemy od kolegi, z którym współpracujemy, coś, co jest niedokończone, tak? Czyli na przykład prosiliśmy o to, żeby zostały uzupełnione dwa jakieś akapity w tej umowie, a zamiast tych uzupełnień przychodzą komentarze w stylu: no tutaj przydałoby się, żeby się znalazło coś tam i tak dalej. No i okej, tak? No to jest jakiś wkład w ten projekt, natomiast to nie jest to, o co prosiliśmy, tak? To nie jest to, co miało przyjść z powrotem.
Także chciałbym was namówić do tego, żebyście w różnych dziedzinach swojego życia pamiętali o tym, że jeżeli już jesteście proszeni o pomoc, to bardzo ważnym jest to, żeby po pierwsze zrozumieć, jakiego typu pomocy chce ta osoba, która was prosi o pomoc, bo czasami będzie chciała od was tych komentarzy, a czasami będzie chciała od was czegoś innego, tak? Gotowych akapitów w tej umowie. I druga sprawa, to sobie alokować taką ilość czasu, żebyście byli w stanie naprawdę do końca zrobić produkt wysokiej jakości, tak? Czyli żebyście się nie musieli wstydzić, krótko mówiąc, za swoją pracę. O! Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.